Kajetan, pierwszy etap już za wami, zwycięstwo. Tak zaplanowaliście ten wyścig, żeby już od samego początku wygrać? No plan zawsze jest taki, żeby wygrać. No, co mam powiedzieć, kurczę, każdy chce wygrać od początku i teraz trzeba tylko trzymać koszulkę. Starasz się to dowieść. Jesteś gospodarzem, znałeś dobrze trasę. Czy wszystko się odbyło wedle twojej strategii? Strategii w sumie jako takiej nie mieliśmy. Było jechać z przodu i być czujnym. Zaatakowałem na Buraczanej tam w Orlu. Liczyłem, że to pójdzie, bo pojechali mocni zawodnicy i daliśmy radę dojechać. A jako gospodarz na trasy to mamy w moim palcu w sumie od Muzika wyjeżdżone. No właśnie, jechało z wami dwóch obcokrajowców, ale to trójka Polaków dojechała pierwsza na metę. Czy właśnie tą współpracę między sobą ustalaliście na ostatnich kilometrach? No szczerze mówiąc się umówiliśmy z Filipem, żeby zaatakować z Maciejem na podjeździe tutaj przed Łasinem, no i się udało. Czyli co, teraz całą drużyną pilnować żółtej koszulki? No dokładnie. Czy uważasz, że na kolejnych etapach są jakieś takie miejsca, na które będziemy musieli szczególnie uważać? Jeśli będzie wiało, to wszędzie będzie trzeba uważać. To nie jest łatwy wyścig, jest czołówka zawodników z całej Europy w sumie. Nie ma lekko, trzeba się starać. Na każdym etapie można stracić. To życzę do widzenia żółtej koszulki, do bursy w Grudziądzu na sam koniec. Dzięki wielkie.